miałem 16 lat, stoczyłem wtedy pierwszą walkę amatorską, którą przegrałem. W następnych zawodach już zdobyłem Mistrzostwo Polski, także poszło mi dużo lepiej. Później było kilka sukcesów takich dość poważnych, jak Mistrzostwa Polski. 8 razy miałem Mistrzostwo Polski amatorskie. Porzuciłem tą amatorkę po 126 walkach, przyszedłem na pełne zawodowstwo. W tym momencie mam 32 zawodowe walki, w sumie walczę po całym świecie, w Stanach, w Chinach. No i przede wszystkim teraz u siebie w Polsce. Dużo razy miałem podgórkę, jeśli chodzi o ten sport, zwłaszcza jeśli chodzi o sferę finansową. No ja postawiłem wszystko na jedną kartę. Od początku nie pracowałem, nie wiem, w życiu nie napisałem CV, tylko zajmowałem się zawsze sportem, zajmuję się sportem. Jak podchodzisz do walki z przeciwnikiem, którego masz mieć na rynku? Przede wszystkim staram się podejść z zimną głową. Nie oglądam tych walk za dużo. Nie skupiam się na tym, co robi dobrze, co mu wychodzi, tylko szukam dziury jakby w obronie, to co robi źle, gdzie będzie miejsce na mój cios, na mój atak. Zdarzyło się kiedyś, że wystąpiłeś, poszedłeś do walki nieprzygotowany, nie sprawdziłeś zawodnika, nie oceniłeś go właściwie? Tak, zdarzyło się tak. Kilka lat temu wziąłem walkę z marszu, praktycznie tydzień wcześniej przejechałem się na tym. W zasadzie to była dobra lekcja, bo to nie była jakaś duża gala. Przegrałem tą walkę, dostałem nauczkę i teraz wiem, że zawsze muszę wyjść przygotowany na swojego przeciwnika. Wiem, że jest taki trend teraz, zawodnicy mówią, a nie obchodzi mnie, jak on bije, co on robi, jak się zachowuje, jaki jest. Ale no to jest błąd. Jeżeli jest się na jakiejś takiej okręgowej, powiedzmy, skali, no można sobie na to pozwolić, ale jeżeli dostaje się naprawdę dobrego zawodnika z dobrym rekordem, który lata po świecie, no jest mocny, trzeba znać jego słabe punkty. Jakie cechy powinien mieć taki zawodnik w ringu? Przede wszystkim powinien panować nad swoim ciałem. Powinien być spokojny, opanowany, ale musi czuć tą agresję sportową, musi mieć ten charakter do tego. Ja nie muszę się w ogóle podbudowywać niczym przed walką, nie muszę słuchać motywacyjnej muzyki, nie muszę mi nastawiać. Ja jestem zawsze bardzo dobrze nastawiony, wręcz za dużo mam tej złości. Odkryłem to kilka lat temu, kiedy właśnie ta złość mnie spinała. Byłem wtedy za bardzo zdenerwowany, za bardzo chciałem, dlatego też przegrywałem te walki. Teraz potrafię panować nad emocjami i dużo lepiej to wychodzi. No. Ludzie mówią, że moje walki się podobają z tego względu, że ja chcę nokautować, nie chcę punktować, nie chcę ładnie zawalczyć. Znam wiele technik, potrafię wszystko kopnąć, zrobić każdy, nie wiem, kopnięcie obrotowe i tak dalej, ale biję to, co jest skuteczne po to, żeby kogoś znokautować. W którą federacją chciałbyś jeszcze wystąpić? Znaczy, w tym momencie nie mam potrzeby gdzieś tam pchania się w jakąś nową federację. Celtic Gladiator mi teraz jak najbardziej odpowiada. Ma swoich kibiców z całego świata, różnych kibiców, promotorów, którzy mnie widzą, zobaczą mnie być może po raz pierwszy, co też mi daje dobrą promocję. Poza tym ta organizacja, wiem, że już ma kolejne walki, kolejne gale zaplanowane. No i walcząc tutaj, zdobywając ich pas, wiem, że będę musiał go bronić. Następny walk, następni przeciwnicy i znowu coś się będzie działo. No jest to jakiś rozwój w mojej karierze. Ja sobie dałem taki czas do 40, czyli mam jeszcze 10 lat. Mam nadzieję, że zdrowie mi pozwoli i uda się walczyć cały czas. No, chciałbym 100 zawodowych walk stoczyć. Wiem, że w Polsce nikomu się to nie udało. Praktycznie biorę każdą walkę za walką. W tamtym roku stoczyłem ich 9, w tym roku będzie 7. Także myślę, że jak 10 lat jeszcze powalczę, uda się zrobić te 100 zawodowych walk. Poza tym mam ambitne plany, jeśli chodzi o międzynarodowe organizacje, takie jak Glory czy Kunlun. Latam tam na walki, próbuję cały czas. Raz wygrywam, raz przegrywam, ale chciałbym zdobyć właśnie ten szczyt, te najważniejsze pasy.